14 października w Urzędzie Gminy w Kętach podpisana została umowa na budowę kolejnego odcinka chodnika biegnącego przy ulicy Kęckie Góry Północne w Kętach. W dużej mierze w okolicach byłego cmentarza żydowskiego, mamy już gotowy chodnik, w tej chwili w kierunku w kierunku północnym na Bitkowice ta inwestycja będzie kontynuowana. Wspólne przedsięwzięcie ze starostwem powiatowym w Oświęcimiu, o tyle ważna, że mówimy o terenie gęsto zabudowanym i spory ruch pieszych. Na pewno inwestycja podnosząca bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy. Za 313 tysięcy złotych wybudowany zostanie 334 metrowy chodnik wraz z odwodnieniem, będący kontynuacją chodnika wybudowanego w ubiegłym roku. Prace potrwają do 15 stycznia 2015 roku.